Według portalu Wirtualne Media Krzysztof Ziemiec zrezygnował z prowadzenia głównego wydania Wiadomości. Dziennikarz będzie nadal prowadził programy w TVP Info. Informacje o rezygnacji Krzysztofa Ziemca z prowadzenia Wiadomości, które podają wirtualne media, są nieoficjalne. Według portalu decyzję o rezygnacji dziennikarz podjął po powrocie do Polski z Davos. Ziemiec relacjonował stamtąd wydarzenia na Światowym Forum Ekonomicznym, prowadzeniu sztandarowego programu informacyjnego TVP znanego prezentera ma zastąpić dziennikarka Edyta Lewandowska. Rezygnacja z Wiadomości nie oznacza jednak rozwodu Ziemca z Telewizją Polską. Dziennikarz nadal ma prowadzić programy na antenie TVP Info, Inne Studio Zachód minęła 20 i Woronicza 17? Zwróciliśmy się do Centrum Informacji TVP z prośbą o oficjalne potwierdzenie doniesień portalu. Czekamy na odpowiedź. Po tym, jak informacja o rezygnacji Ziemca obiegła media, szef Wiadomości Jarosław Olechowski opublikował w tej sprawie wpis na Twitterze. Olechowski nie potwierdza tej informacji, ani jej nie dementuje. Zmieniamy i wzmacniamy programy informacyjne TVP. Bardzo się cieszę, że w tym procesie mam wsparcie redaktora Krzysztofa Ziemca, który oprócz dotychczasowych aktywności antenowych wkrótce zadebiutuje w nowej roli, napisał szef programu. Fala krytyki pod adresem tvp.naziemca, będącego bodaj najbardziej rozpoznawalnym prezenterem Wiadomości, spadła fala krytyki Po materiale wyemitowanym 14 stycznia, w dniu śmierci Pawła Adamowicza, którego autorem był Maciej Sawicki. Wówczas poświęcono sporo czasu mowie nienawiści, ale przywołano tylko wypowiedzi polityków opozycji. Ponadto wycięto z kontekstu wypowiedź Jerzego Owsiaka, co stawiało go w złym świetle. Spowodowało to m.in. protesty przed siedzibą TVP Info i regionalnymi redakcjami TVP w niektórych miastach oraz bojkotu telewizji publicznej przez Platformę Obywatelską. Zarząd partii przyjął uchwałę, zgodnie z którą jej członkowie nie będą pojawiać się w programach TVP do czasu odwołania zarządu telewizji.